Ja wiem, że przerwa jest takim dobrą częścią każdego takiego spotkania, ale mamy jeszcze sporo wnikania w kolejny tekst, który właściwie ten pierwszy rozdział, byśmy tak bardzo uprościli, to mówi o naszym istnieniu, bo skoro został stworzony Adam i Ewa, mieli się rozmnażać, to my jesteśmy jakąś rykoszetem tego, co się tam wydarzyło. Ponieważ jesteśmy którymś tam pokoleniem po Adamie i Ewie, więc mamy naszą genealogię, nasz rodowód w tym pierwszym rozdziale. Ten fragment, który mamy teraz przed sobą, to mówi, skąd mamy dziedzictwo grzechu. Nie? Ten fragment będzie się koncentrował na tym, skąd się wziął grzech. Ale jednocześnie ten płomyk nadziei, który jest zawarty w tym fragmencie, też jest dosyć widoczny. Tego tekstu może w całości nie będziemy czytać, ponieważ nad każdym fragmentem pochylimy się, kiedy będziemy rozważać poszczególne części tego fragmentu. I przyglądając się kompozycji tego tekstu, ja również zauważyłem pewien porządek w tym, co zostało stworzone. Zachęcam, najpierw pokażę w takich bloczkach, żebyście mieli otwarte swoje Biblię i tak rzucali okiem. Bo to są teksty, które przeważnie dosyć dobrze znamy, jeśli chodzi o treść, więc ja będę chciał je tak podsumować, aczkolwiek później i tak wejdziemy w szczegóły. Na razie jest pierwszy fragment, jaki ja widzę jako jeden taki element. To jest wersety od 4 do 17 w drugim rozdziale. To jest człowiek wzięty z ziemi, osadzony w Edenie. Tam, jak będziemy się temu Edenowi przyglądać, tam jest dosyć też ciekawa kompozycja samego tego bloczku wewnątrz już, nie? Ale to jest jakiś taki fragment Adam, sam jeden, nie? Sam jeden, stworzony, posadzony w Edenie. Końcóweczka jest w harmonii z tym, w takiej paraleli. Tu jest posadzony, a tu wyrzucony. Tu posadzony, tu niestety musi opuścić to święte miejsce, to Boże sanktuarium. I świadomie używam do Edenu słowa sanktuarium i okazuje się, że ono ma bardzo głębokie przełożenie na całą historię biblijną. Co to jest sanktuarium, miejsce święte? Miejsce przebywania Boga. A tam Bóg się przechadzał. No będziemy to jeszcze czytać. Tam jest obecność Boga. Przybytek, świątynia, które są później w Izraelu, to są jakimś takim odbiciem tego. Tego, co było na starcie, co zostało zatracone w przybytku Mojżeszowym i w świątyni, jest promyk nadziei, że to będzie odnowione. A Apokalipsa ma w 21 rozdziale, jak Nowa Jeruzalem wstępuje, to jak tam jest określone? Oto przybytek Boga między ludźmi. Czyli ten Eden, jak gdyby z powrotem jest obecny. To jest idea w Edenie zawarta, ona przez całą Biblię ma swoje rozwinięcie. Niesamowite, kiedy się czytając Księgę Rodzaju, widzi się to, ale można to zobaczyć tylko przez pryzmat nauczania Nowego Testamentu. Tego, a myślę, że jeszcze więcej. Tego, kim jesteśmy w Chrystusie, dzięki Bożemu oświeceniu. Możemy dostrzec takie rzeczy, które niekoniecznie muszą być czytelne dla wszystkich. Czyli Eden, posadzenie człowieka w Edenie, wydalenie. Cheruby, które strzegą, stop, tam już nie ma wyjścia. Drugi fragment, jaki ja widzę, to jest kobieta właśnie. Tu był Adam sam, tu jest kobieta jako jego dopełnienie. W tym fragmencie zauważymy, że Adam ma misję nazywania zwierząt, ale ciekawe jest, że nazywanie tych zwierząt pojawia się w kontekście Ewy, bo niedobrze człowiekowi sam uczyni mu pomoc, a później nagle zwierzęta przyprowadza. No to czemu od tej Ewy nie zaczyna, tylko zwierzęta najpierw, nie? Ale to już Mariusz zauważył, no zwierzęta po to, żeby napracował się przy nazywaniu zwierząt i stwierdził, coś jest nie tak, czegoś mu brakuje. I później uwieńczenie tego fragmentu jest kobieta. Ale ciekawe, dla mnie to było ciekawe, że w samym 20 wersecie jeszcze raz wraca Adam jako ten, który nazywa.
O ile tu nazwał Ewę Iszsza, my to tłumaczymy mężatka, Iszsza, tam jest taka gra słów w hebrajskim, mąż, mężatka, różnie to się oddaje, bo to chodzi o to, że ona jest z męża wzięta, nie? A tu ją nazwał Ewa. Ewa, życie, to dosłownie znaczyłoby życie, czy żyjąca, matka wszystkich żyjących. Czyli ten motyw jest nazywania, u góry mamy zwierząt i Ewę nazwał, ta będzie nazywała się mężatką, tak na dole mamy, ta się będzie nazywać Ewą. Już w tej roli matki dającej życie. Wersety od 2:25 do 3:7, znowu według moich obserwacji, bo ja mówię, to jest moja obserwacja tekstu i tym się w tej chwili dzielę. Jest jakaś klamra między 2:25 a 3:7 i wewnątrz jest, w tej kolejności akurat, wąż, chytry, przebiegły, Ewa, Adam. Wąż do Ewy, Ewa do Adama i tak się kółeczko zamknęło. Ale w paraleli wersety 3:11 do 19 nazywałem to ogólnie konsekwencja grzechu. Tam jest grzech, pokazanie jak ten grzech pojawił, a w tych fragmentach jest podana konsekwencja grzechu. I zaczyna się w odwrotnej kolejności. Jest Adam, dlaczego to zrobiłeś? A Ewa, dlaczego to zrobiłeś? A wąż. Ale później znowu jest wąż i znowu wraca do Ewy i kończy się na Adamie. To zobaczymy za chwilę w szczegółowej budowie tego tekstu. Czyli grzech, konsekwencja grzechu. I przepiękny środek. Przepiękny środek. Spotkanie z Bogiem. Tego grzesznika. Spotkanie tych grzesznych ludzi, którzy próbowali się ukryć przed Bogiem. Oni się z nim spotykają i Bóg pyta, gdzie jesteś? Znowu, cytuję te słowa w tej chwili i taką głębię widzę w tym jednym pytaniu, że mam gęsią skórkę. Bo to nie jest pytanie, żeby zaspokoić ciekawość Boga. Bóg wiedział wszystko, co się tam wydarzyło. Więc pytanie, gdzie jesteś, było raczej pytaniem do Adama, a pośrednio do każdego z nas. Bóg pyta grzesznika, gdzie jesteś? Gdzieś ty się znalazł, chłopie? I to w tym pytaniu, już w tym pytaniu jest promyk nadziei. Gdzie jesteś? O, gdzieś ty zabrnął, coś ty narobił. No ale wrócimy z powrotem. Nie piszę to, w tym miejscu nie piszę tutaj wprost, ale gdzieś ta idea Boga, który poszukuje człowieka, poszukuje zgubionego grzesznika, tu jest zawarta. Zainteresowanie. 3:16 dopiero jest. Tak, tam już konkretyzuje i cała Biblia to będzie konkretyzować i wyceluje w Mesjasza. To, ale ta idea mesjańska tu się już pojawia. Ta troska Boga o grzesznika. To właśnie w tym pytaniu jest ta troska, to zainteresowanie. Gdzie ty jesteś? Bardzo przemawia ten fragment. Ale przejdźmy do detalu. Czyli każdy z tych kilku bloczków przeniosę na tekst i postaramy się po kolei zobaczyć, jak są wbudowane te poszczególne elementy, żeby wyciągnąć pewną istotę dla siebie. I też myślę, dla mnie też to, że teksty są tak skomponowywane, to jest też po to, żeby ułatwiać zapamiętywanie. Jeśli ułożymy sobie w głowie kompozycję tekstu, to o wiele łatwiej jest zapamiętać ten tekst, niż kiedy nie widzimy kompozycji. Myślę, że to też taką rolę pełniło, że te teksty były tak w sposób wyrafinowany, w pozytywnym tego słowa znaczeniu komponowane. Tak naprawdę pięknie. Dobrze, zaczyna się wszystko od wersetów 4 do 6. Gdy Jahwe stworzył niebo i ziemię,
Aha, tam jeszcze tam zabrakło tego sformułowania: oto dzieje nieba i ziemi, tak? Oto dzieje nieba i ziemi. I to jest tak gdyby drugie stworzenie, tam jest pierwsze stworzenie, tam też na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a tutaj dzieje nieba i ziemi. Przy okazji, żebyśmy też spojrzeli na słowo niebo w takiej kategorii ziemskiej trochę. Bo ja widzę w Edenie niebo. Bo skoro Bóg jest w Edenie, to to jest niebo. Nie? My często niebo kojarzymy w kategorii miejsca, a nie obecności z kimś. Czy obecności Bożej. Nie? Niech niebo bliżej będzie. Tak taką pieśń nawet śpiewa. Niech niebo bliżej będzie. Chodzi, żeby ta Boża obecność, bliskość z Bogiem była bliska. Nie? Więc to może dosyć ważna obserwacja. W pierwszym rozdziale niebo się tam kojarzyło bardziej z ptactwem, które na niebie. No na niebie, no to, no to ptactwo fizyczne, materialne. Nie? Także żeby to tak to widzieć. Gdy Jahwe Bóg stworzył ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna nie wzeszła jeszcze, bo Jahwe nie zsyłał deszczu na ziemię, nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Czyli taka ziemia jeszcze taka surowa, jakby to powiedzieć. Brakowało wody, właśnie tu, szczególnie ta woda, ta idea wody, ona się za chwilę rozwinie. Nie? Brakowało człowieka, który by tam rowy kopał. To tak przy okazji, kiedyś mieliśmy kazanie jednego brata, który na te rowy zwrócił uwagę, bo my sobie wyobrażaliśmy Adama jako takiego człowieczka, który sobie tak bardzo leży, wszystko ma, wszystko pięknie, a nie wyobraźmy sobie Adama, który w Edenie rowy kopie. Nie? No, tu jest taka gdzieś idea. Nie wszystkie przekłady oddają tą ideę, jeśli dobrze pamiętam, ale tam jest w oryginale o tych rowach, ale to taka dygresja. I teraz w przeciwwadze do tego tekstu, takiego bezwodnego jakby, jest kontrast, jest Eden. Z Edenu zaś wypływała rzeka. Proszę sobie ten fragment: z Edenu wypływała rzeka, podkreślić trzema kolorami, trzema wykrzyknikami, bo to jest idea, która później wróci. Tu nawet dałem dwa teksty, które za chwilę przeczytamy, żeby widzieć. Ja się często zastanawiałem nad tymi rzekami. Po co tam o tych rzekach tyle jest powiedziane? Jakieś złoto jakiegoś kraju, to jakieś klejnoty jakiegoś kraju. Tak się wydaje, po co o tym wszystkim mówić? Ale kiedy spojrzałem na obrazy w Apokalipsie i w Ezechielu, no to po prostu zyskuje rangę ten fragment jako tego Bożego sanktuarium. Z Edenu wypływa rzeka, a w inne obrazy będą: rzeka wypływa od tronu Boga i Baranka. Z miejsca najświętszego wypływa rzeka. To jest niejako ten sam obraz, który później będzie jakimś tam elementem proroczym znaczenia świątyni. Nazwa pierwszej, Piszon, to ta, która okrąży cały kraj Hawila, gdzie znajduje się złoto. A przypomnijmy sobie, no, jaki jest opis Nowego Jeruzalem. Tam jest wszystko ze złota. A złoto tej krainy jest znakomite. Tam jest też wonna żywica, kamień czerwony. Ile tych kamieni szlachetnych później jest w opisie. Nie? Nazwa drugiej, Gihon, okrąża ona kraj Kusz. Nazwa rzeki trzeciej, Hiddekel, płynie ona na wschód od Aszuru. Rzeka czwarta to Perat. I koniecznie, przeczytajmy teraz z dziś Ezechiela 47, od 1 do 12. I kto ma Apokalipsę 22, od 1 do 5. Może Łukasz, widzę, że tam już zbierasz się do tego. Czyli Ezechiela 47, od 1 do 12. I Apokalipsa 22, od 1 do 5. Potem zaprowadził mnie z powrotem do wejścia przybytku. Zauważyłem, że spod progu przybytku wypływa woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek zwrócony był ku wschodowi, a woda spływała z podbocznej prawej ściany przybytku z południowej strony ołtarza. Następnie
wyprowadził mnie przed bramą północną i drogą wokół murów doprowadził do bramy zewnętrznej. Zwróconej ku wschodowi zauważyłem, że woda wytryska z jej prawej strony. Mój przewodnik ze sznurem mierniczym w ręku ruszył na wschód. Odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała mi po kostki i znów odmierzył 1000 łokci, prosząc, bym przeszedł przez wodę. Przeszedłem, sięgała mi po kolana. Odmierzył następne 1000 łokci i znów kazał mi przejść przez wodę. Sięgała mi po pas. Gdy odmierzył kolejne 1000 łokci, była to już rzeka. Nie dało się jej przejść. Rzeka była zbyt głęboka. Można było płynąć. Nie można było przejść. Czy zwróciłeś na to uwagę? Synu człowieczy, zapytał mnie mój przewodnik. Następnie polecił, bym wyruszył z powrotem brzegiem rzeki. Wracając, zauważyłem na jej brzegach wiele drzew. Rosły po obu stronach. Ta woda, wyjaśnił mój przewodnik, płynie ku obszarom na wschodzie. Tam spływa na step, a następnie wpada do morza. Morza Martwego i czyni jego wodę wodą zdrową. Odkądkolwiek ta rzeka dociera, tam zaczyna roić się od istot żywych. Uzdrawia ona wodę swoim nurtem i sprawia, że pojawia się wkrótce mnóstwo ryb. Od N. Gedi po N. Eglain. Stać będą ryby, rybacy. Urządzą tam suszarnie dla swych sieci. Będą tam ryby, takie jak w Morzu Wielkim. I będzie ich naprawdę bardzo wiele. Tylko bagna i bajora będą słone. Będzie można pozyskiwać z nich sól. A nad rzeką, na obu jej brzegach, rosnąć będą przeróżne drzewa owocowe. Ich liść nie zżółknie i nie zabraknie na nich owocu. Co miesiąc dojrzewać będą świeże, gdyż woda w rzece wypłynie ze świątyni. Owoce drzew będą źródłem pożywienia, a ich liście będą niosły uzdrowienie. Tak. No Eden, nowy Eden. Opisany może nieco inaczej, ale co do tej wody, co ona robi, jak ożywa wszystko, jak ta woda idzie i te drzewa. I Apokalipsa co mówi? I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą w stronę Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodu. Nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Amen. Czyli idea Edenu tutaj tak się rozwija później w całej Biblii i stąd ta obfitość tych wód tutaj ma taki duchowy wymiar, ponad wszelką wątpliwość. A czy liście to są uczniowie, tak? Nie wchodziłbym tak głęboko na tą chwilę. Nie wchodziłbym tak głęboko. Idźmy dalej. 7 i 8 werset opisuje, jak Bóg stworzył człowieka. I też tu jest Jahwe Bóg. To jest taki dosyć dosłowny przykład. Ulepił człowieka z prochu ziemi. Tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, skutek czego stał się człowiek istotą żywą, dosłownie duszą żyjącą. Biblia Gdańska mówi duszą żywiącą w tym miejscu. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Jahwe Bóg umieścił człowieka, którego ulepił. I ciekawe, że pod spodem, pod tym fragmentem, werset 15, jeszcze raz mówi o tym, że człowiek został umieszczony w ogrodzie Eden. Nie? Czyli tak jakby powtórzenie tej samej myśli jeszcze dwa razy. Stąd mam to w paraleli. A trzeci, to jest werset 9,
Na rozkaz Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa, miłe z wyglądu, smaczny owoc rodzący oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I 16-17 nawiązuje do tego drzewa dobra i zła, które jest w wersecie 9. I ja to określam tak umownie, to jest prawo Edenu. Prawo Edenu. A przy tym dał Jahwe Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszystkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Bo gdy tam jest dosłownie w tym dniu, w którym zjesz, tego dnia, którego zjesz, umrzesz, śmiercią umrzesz. To takie hebraizmy, nie wszystkie przykłady oddają to piękno tego języka. W każdym razie znowu mamy takie równoległe trzy bloki. Jeden, drugi i trzeci. To akcent pada na trzeci, a główny na ten dolny. Czyli to prawo, zakaz spożywania z drzewa jest tutaj w jakimś akcencie i on za chwilę będzie w akcji, w kolejnej odsłonie tego fragmentu, bo z tym drzewem będzie się wiązała cała akcja diabła nieco później. Ale zobaczmy ten fragment końcowy od 3.21, który jest, jak pokazywałem wcześniej, góra i dół jako posadzony w Edenie, wydalony z Edenu. Nie? I teraz jest ten moment wydalenia z Edenu. Zanim zostali wydaleni, zostali odziani, bo byli nadzy, oni sobie zrobili jakieś listki, bardzo słaba osłona, więc Bóg im dał skóry, a później wydalenie, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I po czym Jahwe Bóg rzekł, ten werset 22, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Ja wyczuwam w tym tekście taką ironię. Człowiek, no stał się jak my, och, zna dobro i zło, ale jest wielki, nie? Ależ jest wspaniały. No to właśnie, coś w tym stylu. No, widzę taką nutkę raczej taką, niż że on faktycznie jest taki jak Bóg, bo to trudno tak to rozumieć. Bo mimo tego czasu on nie znał zła, tak? I Bóg jest drzewa życia. No. I był bezpieczny, bym można powiedzieć. Był bezpieczny. Tutaj stał się jak Bóg, zna dobro i zło, ale to jest jego upadek w tym, co zrobił. I to, co osiągnął. No i nie miał teraz mieć dostępu do drzewa życia, bo mógłby jeść tego drzewa życia i żyć na wieki. No to nie, tam nie będzie miał dostępu. Został wygnany i żeby nie próbował tam się dostać, to cheruby z mieczami, czy połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Koniec, droga, Boże sanktuarium zostało zamknięte dla człowieka. Boże sanktuarium zostało zamknięte dla człowieka i można mówić, że został zburzony obraz Boga w człowieku. Został zburzony obraz człowieku, Boga w człowieku i to w relacji na trzech poziomach. Jakie relacje zostały zerwane? Po pierwsze, z Bogiem. Po drugie, z Ewą. To te relacje, które były po grzechu, no niestety już nie były takie czyste. Byli nadzy, nie czuli wstydu, a nagle są nadzy i się chowają. Coś w tych relacjach się zaburzyło. Tam później jeszcze będzie, że ona będzie kobietą, miała taką tęsknotę ku mężowi i tak dalej. A trzecie, co się jeszcze zaburzyło? Z ziemią, stworzeniem, z tym panowaniem, z tymi zwierzętami, to już nie będzie panowanie, taka troska, opieka, jaka była w zamyśle Bożym. To już będzie deprawacja, niszczenie, degradacja ziemi. I przed potopem to już złość człowieka to już jest tak wielka, że koniec. Duchowa i fizyczna. Tak, czyli obraz Boga. W różnych komentarzach czasami czy w nauczaniu możemy spotkać, że kiedy jest omawiany ten fragment, to właśnie ten moment, który nazywamy czas, to, czy
jest nazywane upadkiem, czyli ten moment grzechu, zjedzenia owocu, który jest bezpośrednio jakby zaprzeczeniem tego polecenia, którego był udzielił Adamowi. No, używamy czasami bardzo takich definitywnych stwierdzeń odnośnie tego, co się z człowiekiem wydarzyło, jeśli chodzi o jego relację z Bogiem. Ale ten nasz fragment układał opowieść tak. Zjedli i nie jest tak, że w takim razie Bóg do ogrodu już nie przyszedł, bo już nie miał tam czego szukać, bo został zbrukany ogród tym, co zrobił człowiek, tylko tam przyszedł i usiłuje człowiekowi pomóc zrozumieć, w jakim miejscu się znalazł. Bóg zadaje mu pytanie, tak? Po prostu przychodzi do niego i chce z nim rozmawiać. Chociaż wiadomo, że już jest człowiek w innym miejscu wewnętrznie, niż był wcześniej. I to czasami się mówi, że po prostu to, co człowiek zrobił, to jest takie ostre odcięcie od Boga, a ten sam tekst tak tego nie pokazuje. Jest jednocześnie odcięcie, jednocześnie Boży ratunek. Na pewno w jakimś sensie jest kompletne zaburzenie tego, jak człowiek zaczął po prostu w tym momencie postrzegać Boga, zwłaszcza jego dobroć, przychylność. Bo wiadomo, że no ta oferta węża no była taka, że Bóg nie jest taki dobry, jak się wam przedstawia. Bo gdyby był taki dobry dla was, jak się wam przedstawia, to by wam pozwolił skorzystać z tego, co by was uczyniło większymi, mądrzejszymi. Ale Bóg wam tego odmawia, bo czegoś wam właśnie nie chce dać. Taka jakby szła jakby linia ataku i nawet ci ludzie mówią, no, może rzeczywiście warto to wziąć. Więc zostało jakby naruszone jakby zaufanie do tego, że Bóg ma coś dobrego dla człowieka i chce być w tej bliskiej relacji. I w każdym razie ja chciałem zwrócić uwagę na to, że czasami używamy tak ostrych określeń, że one po prostu, jak się potem patrzy do tego właśnie, a skąd się wzięły skóry na tym Adamie i Ewie? Przecież Bóg ich przyodział, tak? Tak. W związku z tym inicjatywa cały czas... Że pomimo, właśnie, pomimo tego, że człowiek zerwał relację, Bóg nie skończył z człowiekiem. Właśnie, to jest właśnie pytanie, czy człowiek zerwał relację? Na pewno ją... Nie, zerwał. Myślę, że to słowo jest adekwatne. No. Można użyć innego, którego go trochę złagodzi, bo zaburzył relację, zmienił jej jakość zupełnie. Bo nie, że jej nie było. Bo z Kainem i Zablem dalej się komunikuje, więc to nie było zerwanie całkowite, tylko tej idealnej, doskonałej. To było wyraźne zaburzenie relacji z tragicznymi konsekwencjami, krótko mówiąc. Jakkolwiek będziemy jeszcze przy tym fragmencie, to będziemy mieli w tyle głowy ten krótki komentarz. Dobrze, przejdźmy. Ja przepraszam, tak poganiam troszkę, bo mam bardzo mało czasu, a jeszcze są parę rzeczy, które są dosyć istotne przed nami. Ten fragment o kobiecie. Zaczyna się od tego, że niedobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię zatem odpowiednią dla niego pomoc. Niektórzy na podstawie tego, że pomoc, to mówią, że kobieta jest troszkę niżej od mężczyzny. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, ten termin pomoc, pomocnik, używa Bóg w stosunku do Izraela. Także w żaden sposób nie ma tu mowy o jakimś uniżeniu. No i na koniec tego fragmentu jest to, co żeśmy już mówili. Mężczyzna opuszcza ojca i matkę, łączą się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. To jest to pierwsze małżeństwo. Finałem jak gdyby tej sceny. Niedobrze człowiekowi samemu, finał jest taki. Ma kobietę, są mężem i żoną, stają się jednym ciałem. No dokładnie. Mnóstwo innych argumentów, ale... To było pierwsze małżeństwo doskonałe, gdy Bóg przygotował... Tak jest. Ale droga do tej żony jest poprzez te... O, przepraszam, nie w tą stronę. Przez te zwierzątka. Bo tutaj mówi, patrzcie, 18 werset, uczynię mu pomoc. No więc ulepiwszy zwierzęta, nie ma nic o kobiecie najpierw, nie? Ale to jest budowanie napięcia, myślę, w tym tekście, żeby pokazać, że mnogość tych zwierząt, które on zostały do nich przyprowadzone, on je nazywa,
I finał tego tekstu jest taki, ale nie znalazła się pomoc odpowiednio dla mężczyzny. Wydaje się, że to jest cień tego, że po prostu w tej myśli hebrajskiej imiona coś jednak z określoną naturą istnienia określonego miało do rzeczy, tak? Ten Adam po prostu zostaje jakby postawiony w sytuacji, że on musi sam rozpoznać, kto jest właściwy dla niego. I mówi, w tej sferze nie odnajduje. Tak, jest tam. Potrafię rozpoznać w pewnym sensie naturę tych istot kolejnych, nazywam je, ale nie odnajduję lustrzanego w pewnym sensie odbicia, które by dla mnie było po prostu tym czymś odpowiednim. No i w kontraście jest ten tekst. Wtedy Jahwe sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a to miejsce zapełnił ciałem. Po czym Jahwe Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przygotował, przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą. Właśnie to określenie mąż, Isza, mąż, mężczyzna, jest jakiś przykład, mąż, mężyna, różnie próbują to oddać, bo ta z mężczyzny została wzięta. Nie? I tu mamy przy okazji inną nieco konstrukcję tekstu, bo mamy taką konstrukcję, w środku są dwa elementy, to też zawsze akcent pada na ten dolny, główny akcent. Takich konstrukcji w Biblii, w różnych miejscach znajdziemy też bardzo dużo, które mają jakiś logiczny początek, logiczny koniec, jakąś treść w środku, to zawsze w środku jest akcent, a jeśli są podwójny człon, to zawsze na dolny człon pada ten akcent. To jest mnóstwo tekstów w ten sposób mniej więcej budowanych w Biblii. To jest ilustracja. I dla mnie o tyle było to cenne, że te kompozycje znajdują się na początku Biblii, bo to już wprowadza człowieka, który docieka tą księgę, żeby szukać takiej kompozycji też w innych miejscach. I tutaj widzę wrzucony tekst, o którym już też wspominałem, 20. Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa. Nie? Tutaj był nacisk na imię, że od męża pochodzi, stałem się jednym ciałem, a tu już imię, które pokazuje jej rolę, jaką ma do spełnienia, jako matka wszystkich żyjących. I dlatego została nazwana Ewą. Dobrze, przechodzę szybko do tego fragmentu, w którym jest grzech. Szkoda, Krzysztofie, bo to jest fragment najbardziej niezrozumiałym fragmenty wynikające z tego właśnie niewłaściwego też innego tłumaczenia. Żebro, ciało, jedność, rozbicie, grzech. I myślę, że na tym fragmentu należałoby też kiedyś się skupić, żeby to zrozumieć. Ja wiem. Krzysiu, nie, przepraszam. Powiem, że podczas przygotowania do tego fragmentu, to nawet żeśmy z Markiem sporo dyskutowali, Księga Rodzaju będzie przedmiotem naszych dociekań na Berei. Jeśli już całą Księgę Rodzaju uda się zamknąć w tą kompozycję, bo cały czas jestem jeszcze na etapie dalszych, bo poszukiwań pewnych, że chciałbym rozpocząć, czy Marek, czy ktokolwiek z nas by rozpoczął, no to żeby już mieć te klocki poukładane w miarę, żeby nie było zbyt dużego chaosu podczas naszych spotkań, to wymaga trochę pracy nad tekstem, powiem, błogosławionego czasu nad tekstem, bo dla mnie to jest tak niesamowite przeżycie, kiedy mogę tak szukać, tak dociekać tych rzeczy i teraz się nimi dzielić, że to po prostu samo w sobie jest coś pięknego. Ale tutaj znowu klamra, zobaczcie, jaka jest, jaką ja zauważyłem. Byli nadzy, nie odczuwali wstydu, a finałem tej sceny otworzyły się im oczy i poznali, że są nadzy. To poznanie, no tu nie odczuwali, tu poznali, zrobili sobie przepaski. Czyli sytuacja jak się odmieniła, ale też to poznanie takie jest trochę doprowadzone do innego poziomu, bo oni chcieli poznać dobro i zło, być jak Bóg. No ale poznali, są nadzy. Czujemy tutaj tą grę tych idei. Oni chcieliby gdzieś tam, wysoko, przy Bogu, tak jak Bóg, a tutaj poznali, że są nadzy. To była kwintesencja ich poznania. Taka ironia, myślę, że co nieco pobrzmiewa w tych tekstach. Ale co się dzieje w środku? Wąż. Pierwszy jest wąż i wąż to będzie w dwóch odsłonach.
Najpierw w tym pierwszym wersecie wąż był najbardziej przebiegły. Różne przykłady tą przebiegłość różnie oddają. Chytry oddają jakieś tam inne rzeczy, które Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy to prawda, że Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew ogrodu? To już widać tą perfidię, nie? Tak, a czy to prawda, nie? I coś tam, nie? Jakąś wątpliwość zbudzić. Na temat w ogóle metod kuszenia i jakie to ma przełożenie na całą Biblię, to znowu, tu jest początek potężnego tematu w Biblii, który w kuszeniu Pana Jezusa znajduje swój wyraz i w tym stwierdzeniu Jana. Wszystko, co jest na świecie, nie pochodzi od Boga. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu. W objawieniu 12:9 mamy to wyjaśnienie. Wrzucony został ogromny smok, wąż sardawny, zwany diabeł. Dokładnie. Dobrze, teraz tutaj będzie jeszcze za chwilę odpowiedź Ewy, ale przeczytam najpierw drugą fazę niejako kuszenia. Tam było takie niewinne pytanie, a tutaj na pewno nie umrzecie. To, co Bóg mówi, to jest kłamstwo. Bóg was okłamał, bo to chce powiedzieć diabeł w tym miejscu. A wie tylko Bóg, że gdy zjecie, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znać dobrze i zło. A. Ale jak Ewa się zachowywała po jednym i po drugim przypadku? Bo zachowanie Ewy, wydaje mi się, i to, co z tym zrobiła, to jest finał, czyli już ten grzech zrealizowany po tej pokusie. Niewiasta odpowiedziała na to pytanie, no owoce możemy, tylko z jednego drzewa nie możemy ani się nawet go dotykać. Tu znowu na temat tego, co tu jest napisane, powiem wam, to napisano naprawdę mnóstwo rzeczy, wiele przedyskutowano. Nie mamy na to dzisiaj czasu, więc wybaczcie, że nie będzie to studium kompletne. Tak, nie będzie to, nie może być kompletne przy tej szczupłości czasu i przy tym temacie. Ja powiedziałem, że to jest do wątku tożsamości ucznia Jezusa, to jest teksty biblijne, które mówią o ziemskiej naszej tożsamości, mówią o pochodzeniu i mówią o źródle grzechu. A to dla nas jest istotne, żeby rozumieć, kim jesteśmy tu i teraz. Nie? Dlatego to jest w tym kontekście, ale ponieważ jesteśmy w szkole, więc dlatego warto wziąć pewne fragmenty głębiej, na ile to jest możliwe w tych realiach. Także przepraszam, że nie jest to kompleksowe, bo być nie może z racji tych ram czasowych. Wtedy niewiasta spostrzegła po tym drugim ataku, po tej drugim podejściu diabła, węża w tym przypadku tak określonego, wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre. Dopiero wtedy spostrzegła. Jakoś nie wiem, dlaczego teraz stały się takie bardzo atrakcyjne, szczególnie atrakcyjne, że jest rozkoszą dla oczu. Nadają się do zdobycia wiedzy. Jakież to jest cenne. Ojej, ja to muszę mieć. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swojemu mężowi, który ją był i on zjadł. No i otworzyły się im oczy i stali się jak Bóg, tak? Zobaczyli, że są nadzy. Zobaczyli, że są nadzy. W drugiej części jest konsekwencja grzechu i z tym promykiem nadziei, który tutaj jest wyraźnie zasygnalizowany. Bo szatan do dzisiejszego dnia tą samą metodą kusi. Dokładnie, ma różne odsłony tego samego. Nasza rzeczywistość się zmienia, otoczenie się zmienia, budowle się zmieniają, pojazdy, jakimi jeździmy, się zmieniają, styl życia się zmienia, ale perfidia diabelska jest w tych trzech obszarach niezmienna. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. Tak, dokładnie to jest ten mechanizm, który ma później wiele, wiele różnych zastosowań, różnych wariacji. Mądrość, do bycia mądrości. Dobrze, zobaczmy, jak Księga Rodzaju opisuje konsekwencje. Adam mówi, że spostrzegli, że są w wcześniejszym wersecie, że są nadzy, no dlatego się tam schowali. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czyli zaczyna się od mężczyzny. Czy może zjadłeś z drzewa, którego ci zakazałem jeść? To są takie pytania, znowu powiem, nie po to, żeby Bożą ciekawość zaspokoić, tylko Bóg dokładnie wie, co się wydarzyło. Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Skąd my to znamy? To te słowa, to nie tylko zwalają winę na niewiastę,
ale na samego Boga, który mu ją dał. Boże, czemuś mi dał tą kobietę, przecież ona mnie zwiodła. No, ja jestem w porządku, nie? I powiem, że te słowa, one dla dzisiejszego człowieka, one pokazują pewną prawdę o nas. O nas, nie mówię, że dzieci Boże są wolne od tych skłonności, tych tendencji, które gdzieś potrafią się uzewnętrznić, niestety. Najpierw powiedział, że jest dobre, co zrobił, a później odwrotnie. Mhm. Teraz końcówka znowu jest do mężczyzny, bo mówiłem, początek jest do mężczyzny i końcówka do mężczyzny. Czyli zrzucił winę na Ewę, ale wyrok Boży był jednoznaczny. Ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, którego ci dałem rozkaz, słowa, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twojego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twojego życia. Cierń i osed będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. No. Chciałbym, żeby się ktoś tak po prostu zwraca moją uwagę. W tym tekście pewna gra. Gra rolami, które Bóg nam nadaje w ramach tych relacji ziemskich kobieta-mężczyzna. Z jednej strony kobieta jest określona jako ta pomoc, ezer, tak? Czyli taka pomoc, która przychodzi, kiedy druga strona jest zupełnie bez możliwości wyciągnięcia się samego siebie z jakiegoś problemu, z jakiegoś kłopotu. W takich jakby okolicznościach się pojawia to określenie ezer. I tak zostaje nazwana kobieta jako tą pomoc. A z drugiej strony okazuje się, że jej pomoc jest też jakby pokazana w pewnych ograniczeniach. Bo posłuchałeś swojej żony bardziej niż mnie. Nie? To jest szok. Tak. Że z jednej strony pomoc i to wielka pomoc, ale z drugiej strony Bóg jest większy. I jak na ironię potem mamy sytuacje życiowe dokładnie odwrotnie, tak? Facet chce być, zdominować kobietę, a kobieta mówi, ale Bóg jest większy. Co nie? Ta sytuacja może być dokładnie odwrotna. I doświadczamy takich sytuacji, a jeżeli nie my doświadczamy, to przynajmniej część kobiet, które z nami doświadczamy, doświadczają czegoś takiego, że akurat w domu mają ogień właśnie z tego powodu, że ich porządek myślenia, jego i jej, jest właśnie podporządkowany czemuś większemu. I to jest ciekawe, że ten fragment już pokazuje i potencjał, ale ograniczenia też tego człowieka. No i też pokazuje te zaburzenia tych relacji, które były pierwotnie czyste. One są tutaj już takie brudne, no mówiąc. To się nasunęło, bo Pan Jezus powiedział, niech to nie miłuje bardziej niż żonę. Niż mnie, nie jest mi godzien. No. Dokładnie. To się to też odnosiło. No właśnie. Do upadku. Tak. Relacje jednak już to nie jest na rzeczywistość. Tak. Jeśli relacja z człowiekiem jest ważniejsza niż z Bogiem, no to jest klęska. Dobrze, idziemy dalej. I skoro zwalił na niewiastę, no to słowa do niewiasty. Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł. Ona już winy na Boga nie zwróciła, tak jak Adam, tylko wąż. Ale powiedziała prawdę? No właśnie. Ale nie tylko na mnie niewiasta zwali, bo zwali też na Boga, niewiasta, która ty mi dałeś. No tak, w domu już. No. A teraz nie, bo zwrócił, jak ja się na to zastanawiam, mówię, facet ucieka kompletnie. Nie było twojej działania. A ona mówi? Przyznała się. Zjadłam. Zjadłam, po pierwsze. Bo mnie ten skusił. Ten nie zwiódł. No i trzeba powiedzieć, że jak przeczytałeś, Krzysiu, ten początek, co robił, jak został przedstawiony ten wąż, no to widać po prostu jego intencje, że właśnie chodziło o to, żeby kogoś zjeść. Tak. Więc ona, w sumie jej odpowiedź jest taka, powiedziałbym, dużo uczciwsza niż faceta. No, głupia sprawa. Dobrze. I w drugiej części jest znowu do niewiasty. Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, twym mężowi będziesz kierowała swe pragnienia. On zaś będzie panował nad tobą. I bynajmniej niekoniecznie chodzi o to panowanie w takim Bożym sensie, bo różnie to, zresztą historia małżeństw różnych w Biblii pokazuje
rozmaite patologie, jakie się działy wśród ludzi. I mamy w środku głównego winowajcę. Wtedy Jahwe Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. I w drugiej części jest tekst, w którym pada ten główny akcent. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę. Czyli jest już i niewiasta, i kobieta, i wąż w tym tekście. Nieprzyjaźń między jednym i drugim. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Jak mieliśmy spotkania, bo my na grupie domowej mamy w tej chwili spotkania, które nazywamy umownie w drodze do Emaus. I szukamy w Starym Testamencie wszystkiego, co mówi o Chrystusie. Tak jak uczniom do Emaus tu mówi, że wszystko, co o mnie jest napisane, no to nad rodzaju 3.15 żeśmy się pochylali w kontekście Chrystusa. Czy ten tekst mówi o Chrystusie faktycznie? Tak. Znaczy, nie wiemy. No, jest to jakiś obraz, ale miał być potomek kobiety, który co miał zrobić z wężem? Nie? Ale zwróćcie uwagę, że tutaj masz tłumaczenie. On zaś będzie, ale nie wiadomo. Ono zmiażdży ci głowę. Potomstwo, chodzi o potomstwo. A w hebrajskim jest jak? Jest rodzaj męski. Rodzaj męski, dokładnie. Tak. On. Ono jest tutaj dopasowane do gramatyki języka polskiego, ale jest on. Dlatego po prostu było dla nas nasienie, tak? Pomiędzy potomstwo. Potomstwo. To. Tak, a dosłownie tam jest nasienie, ale nasienie u nas z kolei, kiedy mam kojarzymy z potomstwem, no to u nas nasienie niekoniecznie jest kojarzone z nasionkiem, jako ziarnem, tak, pojedynczym. A tutaj tak funkcjonuje, tak? W każdym razie... Nasienie jako liczba pojedyncza. W każdym razie miał być potomek kobiety, który zniweczy dzieła węża, diabła. I cała, to jest zalążek historii później Abrahama, tam później jest Abrahamie, w potomstwie twoim. Bo Paweł używa tej samej rzeczy. Nie mowa jest o liczbie mnogi, tylko o jedynie. Galacjan 3.16, Paweł to komentuje, nie mowa jako jednym, a tym jest Chrystus. Nie? Więc ewidentnie jest tutaj początek tego rodowodu Mesjasza, można powiedzieć. Adam i Ewa są pierwszym ogniwem w rodowodzie do tego, który ostatecznie zmiażdża głowę węża. Dlatego ten fragment nazywa się protoewangelią, czyli taką najstarszą, pierwszą ewangelią, bo już pierwsze światełko jest Mesjasza ukryte. Czyli to, co mówiliśmy, człowiek zaburzył wyraźnie te relacje z Bogiem, ale Bóg już w tym momencie pokazał, że nie skończył z człowiekiem. Ewangelia łaski. No właśnie. Okaże ci łaskę. I tu mam pierwszą zajawkę, a co eksploduje w zasadzie w Chrystusie, w Ewangeliach, w nauczaniu Nowego Testamentu. Ale widać jakieś powiązanie tego fragmentu z Księgi Rodzaju z takim fundamentalnym nauczaniem całej Biblii. To jest niesamowite, to jest tak ważny tekst. I Krzysiu jest niezadowolony, że mamy za mało czasu, bo tam jest taka potęga, ogrom treści. Ja to rozumiem doskonale. Dobrze, wejdźmy do tego samego centrum, do tego jądra tego fragmentu, bo ono właśnie pokazuje Boga, który poszukuje człowieka. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Boga Jahwe, przechadzającego się po ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Bogiem Jahwe wśród drzew ogrodu. To była reakcja grzesznika. I w tym tekście też jest pewna idea światła i ciemności, tego chowania się. Dlaczego grzesznik nie lubi światła, nie? Woli ciemność. I ta ciemność i światłość jako prawość. No, to mamy tam mnóstwo takiej postawy. Tu jest po prostu obnażony, jaki jest człowiek. Nie? I to nie jest Adam kiedyś, żeby nie myśleć sobie tylko w kategoriach przeszłości, to jest coś, co jest nam jak najbardziej bliskie w tej naszej ziemskiej tożsamości, bo my póki co funkcjonujemy w dwóch tożsamościach, tej ziemskiej, ona daje o sobie znać.
Całe szczęście, że mamy tą duchową, która jest w stanie dzięki Bożej łasce, Bożemu wsparciu zwalczyć tą ziemską. Odpowiedź: usłyszałem Twój głos, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. To jest to, co później żeśmy już czytali, ten następny fragment. No i ten moment, który wydaje się akcentem całego tego dużego fragmentu. Bóg Jahwe zwołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Jak wspomniałem, w tym pytaniu nie chcemy wiedzieć tylko pytanie o zaspokojenie ciekawości. Nie? To jest pytanie z troski, no, pragnienia odszukania tego zagubionego grzesznika i przyprowadzenia go z powrotem do tego miejsca, w którym Bóg chciał, żeby był. No to jest ciekawe pytanie, bo to pytanie, no, fizycznie mógłby odpowiedzieć co? Gdzie jesteś? Fizycznie mówię, no w Edenie jestem. Tu jestem. Nie, tu jestem, ale mówię, no w Edenie jestem, tam gdzie żeś mnie zostawił, tak? Ale on jest tam fizycznie. Ale mentalnie już tam nie już jest. Poza. Już cały pokój, całą harmonię no, już przepadła. Tak, już jest w Edenie, ale mentalnie już jest zupełnie gdzie indziej. Czy to jakby Pan chciał pokazać, gdzie się znajduje, nie? Tym pytaniem. Ta funkcja, ten pytanie, które po prostu gdzie jesteś? Prowokuje nas do przemyślenia no. Właściwie, no, co żeśmy nadrabiali. No, gdzie Ty jesteś? Jaka jest teraz kondycja? Czy rzeczywiście coś zyskałem? Ja kiedyś mówiłem kazanie na oparcie o to pytanie, ale skojarzyłem to jeszcze z innym pytaniem, jakie było skierowane przez Boga do Eliasza. Co ty tutaj robisz, Eliaszu? Gdzie jesteś, Adamie? Jakoś mi zagrały te dwie idee, że Bóg pyta o człowieka, gdzie on jest. Nie? Nie w tym miejscu. Nie w tym miejscu, co powinien. Gdzie ty jesteś? Zróbmy coś, żeby być gdzie indziej. Ja ci pomogę. Coś podobnego Jezus zapytał Judasza, nie? Co tobie do mnie, pocałunek. Czy pocałunkiem wydajesz syna? No, tak jakby, co ty tutaj robisz? Bo przyjaciele, po co przyszedłeś? Tak, po co przyszedłeś? Po co przyszedłeś, no. Ale to jest inna sprawa, że po prostu, bo to jest ciekawe, że można gdzieś być fizycznie, ale w środku można być zupełnie gdzie indziej. Dokładnie. I sorry, że podam ten przykład teraz. Można sobie siedzieć wygodnie na nabożeństwie w ławie, a być zupełnie gdzie indziej. To nie jest bezpieczeństwo fizycznego przebywania gdzieś, choćby w najświętszym miejscu, tak rozumianym dzisiaj. Także w jedynej zbawczej organizacji. W każdym razie to jest pytanie aktualne do każdego z nas. To dla mnie jest takie no, wspaniałe w tym tekście. Pytanie do każdego z nas. Ale rozumiem, dobra, jest. Bo tak sobie pomyślałem, że kiedy Jezus na przykład wzywa i formuje swoich uczniów w Ewangeliach, no to też pokazuje im ten przykład, że możecie mnie naśladować, ale możecie też udawać, że mnie naśladujecie, a tak naprawdę zacząć realizować życie swoje po swojemu. Mhm. Albo możecie za mną chodzić, a... Nigdy was nie znałem, powiem. To jest ciekawe, że... Panie, czyśmy i tam wymienia, co myśmy nie robili? Zewnętrzna, no to jest ta hipokryzja, która no to chyba najboleśniej była tępiona przez Pana Jezusa. Dalej, jak... Kochani... No... Tak się powiedział bliżej, nie? Jak Jezus powiedział, grzesznicy... Znaczy, chorzy potrzebują lekarza, nie? Czyli to właśnie jest pytanie dla tych... Tak, w każdym razie tekst ten dla tego drugiego fragmentu jest centralnym. Główne przesłanie, w tym pytanie jest główne przesłanie. Ale nad tym dniem siódmym no, musimy się jeszcze chwilę pochylić, chociaż już nie ma na to zupełnie czasu. Ja próbowałem na dwa warianty jakby zobaczyć budowę tego tekstu. On jest króciutki, więc ten górny pokazał mi, że uczynił, pojawia się trzy razy, więc mógłby być położony akcent na Boga Stwórcę, że siódmy dzień po ukończeniu odpoczął od swego dzieła, które uczynił, nie? Jako Bóg Stworzyciel, który po zakończeniu dzieła odpoczął. A w tym drugim fragmencie
zobaczyłem akcent, że błogosławił Bóg dzień siódmy i uświęcił go. On też może wynikać z tego pierwszego, że dzień jest uświęcony i pobłogosławiony. Idea sabatu, bo tu w tym tekście jest idea sabatu, ona później przez cały Stary Testament, to jest potężny temat, potężny temat. W każdym razie to błogosławieństwo sabatu, ono w ciekawy sposób zostaje zinterpretowane przez autora Listu do Hebrajczyków, 3 i 4 rozdział, który mówi o tym, że nie weszli do odpocznienia za czasów Jozuego, nie weszli do odpocznienia w czasach Dawida i teraz jest otwarte wezwanie, żeby wejść do odpocznienia. I to w tym Hebrajczyków 3 i 4 jest to jakiś komentarz do tego siódmego dnia, o którym tutaj czytamy. Więc chodzi o to, żeby, no, znowu, gdybyśmy tylko wokół sabatu dzisiaj siedli, to byśmy mieli 3 godziny i mielibyśmy o czym mówić. Więc to jest zajawka, żeby zobaczyć szerzej ten temat, ale wydaje mi się, że takie apogeum nauczania o szabacie w Biblii jest właśnie w Hebrajczyków 3 i 4, bo tam jest pokazana, no, pewna sfera tego dnia, o której tutaj nie ma mowy w ogóle, bo tu jest tylko krótkie sformułowanie. Ale ja wspomniałem o tym błogosławieństwu. Tam było błogosławił w kontekście rozmnażania, w kontekście potomstwa. Więc nie chodzi o to, że sam dzień jako dzień jest błogosławiony, tylko co w tym dniu ma się zrealizować. Błogosławieństwo dla wszystkiego, co żyje, moim zdaniem, że ten siódmy dzień jest ostatecznym, zapowiada ostateczną realizację Bożego zamysłu, który podjął w stwarzaniu. Jezus podniósł do siebie. Ja jestem Panem Sabatu, Ewangelia. A Lista Hebrajczyków też nawiązuje do tego, że prawdziwe odpocznienie jest w Chrystusie. Dokładnie. To nie chodzi o Cię, ale chodzi o osobę. I jako my mamy pozycję w tym Panu Jezusie, czy się odpoczywamy, czy realizujemy samych siebie, bo to Hebrajczyków się. Tak. Wygląda na to, że pod koniec tego kursu do Listu Hebrajczyków 3 i 4 jeszcze wrócimy, bo... Ale Paweł pisze, że szabat to jest dzień rzeczy przyszłych, tak, a rzeczywistością jest Chrystus. Dokładnie. I tutaj w Edenie rzeczywistością był Chrystus i drzewo poznania dobra i zła i drzewo życia to naprawdę są niesamowite obrazy. I nie tylko proste Ewangelia, ale trzeba zwrócić uwagę także na drzewo życia, czym jest drzewo życia i dlaczego on mówi jest drzewa życia i dlaczego nie jeden raz jeden z poznania dobra i zła, tak? I co tam robił wąż? Wtedy nie, kto by tam jako by, tak? Tak, no pytań się mnoży i bardzo dobrze, więc niech to będzie wskazówką na to, żeby rzeczywiście dociekać tego fragmentu i szukać tam więcej jeszcze inspiracji, bo jest jej bardzo dużo, żeby nie myśleć sobie, że jak raz przeczytałem ten fragment, to już wiem. Tam jest naprawdę ogrom treści. Także podsumowując, tu mamy jeszcze raz ten obrazek, który całość tego rozdziału od 1 do 3 w takiej kompozycji, w którym ten szabat rzeczywiście jest w centrum. Mimo, że jest tak krótkim fragmentem, ale to jest zajawka naprawdę dużego tematu, który jest rozwinięty w całej Biblii. Jest. 24 do 23. Tak. Tu jest błąd tej numeracji. Do końca, ten dolny klocek jest do końca 3 rozdziału, do 3:24. Także to już wspominałem wcześniej. No, niestety trafił mi się taki błąd. Dobrze, kończąc dzisiejsze spotkanie, powiemy, jesteśmy stworzeni w Adamie, mamy dziedzictwo Adama, genetyczne pochodzenie od naszych prarodziców, razem z grzechem. Ale jako nowo narodzone dzieci mamy też ten Boży posiew, który jest wieczny. I pomimo istniejącego konfliktu między jedną tożsamością a drugą, ostatecznie zwycięży ta Boża tożsamość i będziemy mogli być w wieczności, w nowym Edenie, tak bym to nazwał. Ten Eden jako Boże sanktuarium, ta Boża bliskość, Boża obecność. Za miesiąc spotkamy się przy prologu Jana. Będziemy więcej mówić o tym duchowym narodzeniu. Więc prolog Jana i kilka jeszcze elementów odnośnie roli Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego w tym, kim jesteśmy jako nowe stworzenie. Tam będę chciał ten wątek rozwinąć.
I, no może jeszcze raz wrócimy do tego targumu, który rzeczywiście jest bardzo no, ciekawie zbieżny z tym, co spotykamy w Ewangeliach. I jak znamy nauczanie Żydów ówczesnym w tym targumie, które było powszechne wśród nich, to lepiej możemy zrozumieć niektóre ich reakcje na nauczanie Pana Jezusa. Dziękujemy Boże za ten czas, za to, że mogliśmy go poświęcić, żeby wniknąć w naszą tożsamość. Dziękujemy Boże za to, że nas odrodziłeś, za to, że przyprowadziłeś do Chrystusa, za to, że możemy być częścią ciała Chrystusa i możemy żywić tak cudowną nadzieję, że tak cudowne dziedzictwo nam dałeś. No pomóż też, abyśmy jako ten Twój posiew byli zajęci dociekaniem Twojego Słowa. No pomóż, aby to Słowo do nas jeszcze bardziej przemawiało i bardziej. Daj nam poznawać te głębie Twojej nauki, by one nas udoskonalały, wyposażały do tego, byśmy pielgrzymowali do Twojego domu, Boże. Dziękujemy za to, co mamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Amen.